CryptoMasters przedstawiają... Cześć Wam, Karol z tej strony. Będę odpowiedzialny na tym kanale za researche. Ekipa Instytutu Kryptografii i CryptoMasters poprosiła mnie, abym takie filmy dla Was wrzucał. Z Instytutem Kryptografii współpracuję już jakiś czas, od niedawna również z CryptoMasters. Jestem też jednym z ambasadorów na forum Fila Koniecznego. Dużo się nauczyłem od tej ekipy Instytutu i mam nadzieję, że moje researche choć trochę Wam pomogą. Nie są to przedpłacone filmy, jest to tylko i wyłącznie moja opinia, nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupna, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków, ale staram się dla Was wynajdować niszowe projekty, które mają realne szanse na wzrosty podczas hossy. Niedługo również utworzymy ankietę, jakiego projektu Wy chcielibyście, abym zrobił research. Dzięki za komentarze pod ostatnim filmem. Przepraszam za jakość dźwięku, ale dopiero się uczę nagrywania oraz wrzucania filmów, także bądźcie cierpliwi. A teraz przejdźmy do researchu kolejnego projektu. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać trochę na temat projektu T-Food, ale na początek chciałem powiedzieć, że wszystko to, co usłyszycie w tym materiale, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Oraz przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej polecam zrobienie własnego researchu. No i zaczynamy. Projekt T-Food. Czym się zajmuje i co to jest za projekt? Jest to wspólny projekt firmy węgierskiej i wietnamskiej. Powstał w 2015 roku w Wietnamie. Ma na celu rozwiązanie problemu, jakim jest przenoszenie chorób drogą pokarmową, a jest to bardzo duży problem. Choroby przenoszone drogą pokarmową na całym świecie odpowiadają za hospitalizację 700 milionów ludzi oraz 400 tysięcy zgonów rocznie. No trzeba przyznać, że imponujące liczby. Światowy rynek rozwiązań do śledzenia żywności osiągnie ponad 16 miliardów dolarów do 2022 roku według Beast Research. Składana roczna stopa wzrostu jest najwyższa w regionie Azji i Pacyfiku. Jest to ponad 16% w porównaniu z resztą świata, gdzie wynosi to ponad 5%. Można tu wymienić trzy główne składniki identyfikowalności. Medyczny, mniej chorób przenoszonych przez żywność oraz zgonów. Społeczny, zapotrzebowanie konsumentów, potrzeba zaufania. I ekonomiczny, zmniejszone koszty wycofania produktu, wspieranie eksportu, przejrzystość, zwiększone dochody z VAT. Także trzeba przyznać, że twórcy projektu uderzają w bardzo poważny problem. Projekt T-Food jest ekosystemem Farm to Table do śledzenia świeżej żywności na terenie gospodarstwa rolnego na blockchain, obejmującym wszystkie działania w zakresie logistyki i jakości żywności oraz zarządzanie danymi w łańcuchu dostaw. Zapewnia on oprogramowanie i narzędzia do identyfikacji, aby informacje o żywym inwentarzu i dostawach świeżej żywności były przejrzyste. Narzędzia identyfikacyjne są stosowane już na fermie, zaczynając od zwierząt hodowlanych. Jakość hodowli jest kontrolowana oraz zapisywana w ekosystemie. Następnie po transporcie odbywa się kontrola weterynaryjna i zwierzęta trafiają do rzeźni, gdzie odbywa się produkcja żywności. Cały proces produkcji zostaje zapisany w sieci i znajdziemy tam takie informacje jak waga, karmienie, szczepienia, stosowanie antybiotyków, kontrole weterynaryjne każdego zwierzęcia oraz wiele innych informacji. Kontroli podlegają również opakowania, w które pakuje się żywność. Następnie towar trafia do hurtowni. Podczas transportu również zbierane są informacje, takie jak temperatura przewożonej żywności, czas, w jakim towar trafia z punktu A do punktu B, odległość, jaką przebył oraz ewentualne przeładunki. Finalnie produkty trafają do sklepów i rąk konsumentów. W tym momencie klient, skanując kod QR i używając bezpłatnej aplikacji w telefonie komórkowym, zna całą historię mięsa, które kupuje. Od narodzin zwierzęcia, aż po dostawę do sklepu. Trzeba tu wziąć pod uwagę, że kontrole podczas całej przybytej drogi żywności nie są prowadzone przez właścicieli fermy czy właścicieli hurtowni, przez niezależne organizacje. T-Food zapewnia narzędzia do identyfikacji fizycznej, mobilne internetowe rozwiązania programowe, z niskimi lub żadnymi opłatami z góry i długoterminowymi umowami. Na ich stronie możemy zobaczyć plomby do oznakowania zwierząt z kodami QR, skanowanie. Pomimo zastosowania nowoczesnej technologii, jest to najtańsze dostępne rozwiązanie bez potrzeby stosowania specjalnego sprzętu. Ich klientami są rządy, firmy prywatne i organizacje zawodowe. Cały proces śledzenia podzielony jest na kilka etapów, w których każdy podmiot odgrywa swoją rolę. I tu zaczniemy od farmy, które są na początku łańcucha, zamawiają materiały identyfikacyjne, dodają informacje o bezpieczeństwie żywności oraz transport. Następnie agenci mogą przyjmować i wysyłać transport, gdy kupują lub sprzedają śledzone zwierzęta. Rzeźnie weryfikują dane odebranych zwierząt, przyjmują transport, tworzą śledzone przedmioty w procesie uboju oraz wysyłają transport.
Hurtownicy weryfikują transportowaną żywność, odbierają transport, tworzą nowe śledzone elementy po procesie cięcia, przepakowywania oraz wysyłają transport. Producenci żywności weryfikują transport, przepakowują, stosują do nich nowe materiały identyfikacyjne oraz wysyłają transport. Następnie detaliści mogą weryfikować transportowaną żywność, odbierają transport, mogą przepakowywać i stosować do nich nowe materiały identyfikacyjne. Lekarze weterynarii sprawdzają świeżą żywność, sprawdzają dane wysyłane przez poprzedniego uczestnika i to oni decydują, czy zezwolić lub nie zezwolić na przejście do następnego kroku. I na końcu mamy authority. Mogą oni w dowolnym momencie sprawdzić transport, materiały identyfikacyjne i ich dane. Praktycznie od powstania projektu jest to działający produkt, nie są to puste obietnice. Aktualnie mają oni ponad 6 tysięcy klientów biznesowych, ponad 10 tysięcy trenowanych ludzi rocznie oraz 34 miliony ludzi używających już ich aplikacji. Ponadto znaczonych jest 18 tysięcy świń dziennie, 200 tysięcy kurczaków dziennie oraz 2,5 miliona jajek dziennie. Na ich oficjalnej stronie możemy zobaczyć firmy, które już używają systemu do śledzenia żywności. I jak widać, jest to sieć supermarketów Auchan. Przez około 2 lata Auchan używał T-Food w Wietnamie. W 2019 roku planują wdrożyć system w Hiszpanii, Portugalii oraz Senegalu, a już jest wdrożony we Francji oraz Włoszech. Następnie Big C jest to druga co do wielkości sieć supermarketów w Tajlandii. Mają ponad 700 sklepów w Tajlandii, Wietnamie oraz Laosie. Aeon jest największym sprzedawcą detalicznym w Azji. Jest to sieć detaliczna obejmująca 300 skonsolidowanych spółek zależnych i 26 spółek powiązanych metodą praw własności, od sklepów spożywczych i supermarketów po centra handlowe i sklepy specjalistyczne. Możemy tu również zauważyć takie firmy jak Lotmart, CP Group, Chapfa. Trochę poniżej mamy odnośniki do tweetów pokazujących, w jaki sposób używana jest sieć T-Food w supermarketach. Tu możemy zobaczyć, jak pani skanuje sobie kod QR, jajka, mięso oraz na telefonie komórkowym widzi całą drogę tego produktu. No jeżeli chodzi o tokenizację łańcucha dostaw, to moim zdaniem T-Food jest tu bezwzględnym liderem. Jeżeli chodzi o partnerów biznesowych, to możemy tu wyróżnić takie firmy jak Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Jest to organizacja wyspecjalizowana ONZ, zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności oraz rozwój obszarów wiejskich. Organizacja wspiera także kraje rozwijające się w podnoszeniu wydajności oraz modernizacji rolnictwa. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych należy 194 państw, w tym Unia Europejska. Następnym partnerem jest GS1. GS1 jest to globalna organizacja o charakterze non-profit, zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem. W tej organizacji jest 108 państw członkowskich. Następnie Deloitte. Jest to międzynarodowa sieć spółek handlowych świadczących usługi doradcze i audytorskie. Należy do tak zwanej wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem finansowym. W 2017 roku firma ta zatrudniała ponad 224 tysiące pracowników oraz działa w ponad 150 krajach. Przychody globalne w roku 2016 wynosiły 36 miliardów dolarów. Skumulowane przychody wzrosły o 9,5%. Oraz poniżej możemy zobaczyć takie firmy jak MDS, Unisto, Zalo. No tutaj nic dodać, nic ująć. Po obejrzeniu partnerów jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie wiem, czy jakikolwiek inny projekt blockchainowy może pochwalić się takim partnerstwem. Główna siedziba T-Food znajduje się w Wietnamie, ale mają oni swoje siedziby także w Niemczech, na Gibraltarze, na Węgrzech oraz w południowej Afryce. Przejdźmy teraz do tokena. Token T-Food, skrót TFD. Aktualna cena wynosi 0,005 dolara amerykańskiego. Na dzień dzisiejszy jest to token ERC20 na sieci Ethereum, ale zespół zapewnia, że sieć macierzysta pod nazwą Foodchain zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku. A tu taka ciekawostka. Docelowo mają być dwa tokeny na sieci Foodchain. Zespół, aby uniknąć dużych wahań cen na giełdach oraz brak konkretnych regulacji co do kryptowalut, stworzy drugi token, Calories, w skrócie CAL. I tak jak możemy zobaczyć, token TFD będzie służył jako licencja do użytkowania ekosystemu Foodchain, a token CAL będzie stabilnym tokenem o wartości równej 1 dolara i ten token będzie można wymienić tylko na tokeny TFD bądź dolary.
Nie będzie on umieszczany na giełdach, nie będzie on miał żadnych cech papierów wartościowych i będzie wypłacalny tylko za świadczenia usług. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ niezależnie od kondycji rynku kryptowalut, usługodawcy będą otrzymywać zawsze takie same wynagrodzenie, przekładając je na dolary. Token TFD wszedł na giełdy na początku marca 2018 roku, a jego cena wynosiła niecałe 3 centy. Jak możemy zobaczyć, ATH tokena wynosiła nieco ponad 6 centów. Market cap projektu na dzień dzisiejszy niecałe 3 miliony dolarów, co klasyfikuje go na miejscu 610 w rankingu kryptowalut. Dzienny obrót 28 tysięcy dolarów. Ilość monet będących w obiegu jest 510 milionów. Total supply jest prawie 570 milionów. Oraz max supply będzie to miliard tokenów TFD. Miliard, no nie jest to mała ilość tokenów, ale nie jest też jakoś przerażająco duża. W porównaniu na przykład do IOTY, która ma w obiegu prawie 3 miliardy tokenów, a ATH IOTY wynosiło prawie 6 dolarów, to token TFUD, trafiając na przykład do pierwszej 20 według market capu, przy obrotach jakie były w grudniu w 2017 roku, może kosztować nawet 15 dolarów. Nie jest to niemożliwe. Token TFUD możemy kupić na takich giełdach jak KuCoin, IDEX. Zwróćcie uwagę, że token na rynku jest ponad rok, a można go kupić w sumie tylko na 3 giełdach, z czego łączny obrót wszystkich giełd jest naprawdę śmiesznie niski. Przejdźmy teraz do ICO projektu. ICO projektu TFUD trwało od 22 lutego do 22 marca 2018 roku. Tutaj na stronie jest błąd, że to jest jeden dzień, ale to nie był jeden dzień. Pod nazwą TFD jest to token ERC20, tak jak już mówiłem. Cena tokena podczas ICO, jeden token TFD kosztował niecałe 4 centy. Twórcy projektu chcieli uzbierać 19 milionów dolarów i udało im się to zrobić podczas trwania ICO. Co ciekawe, za trzymanie tokena po ICO dostawali dywidendę, mieli swój bonus program i przez pierwszy tydzień otrzymywali plus 15%, przez drugi tydzień trzymania tokenów 12%, trzeci 10% oraz czwarty tydzień 5%. Oraz były dodatkowe bonusy od ilości zakupionych tokenów. Jak możemy zobaczyć na tej stronie, 40% tokenów było w sprzedaży na ICO, 25% tokenów zostało dla teamu oraz doradców, 15% rezerwy generalne, 10% dla partnerów w przyszłości, 8% dla wczesnych inwestorów oraz 2% na bonus program. 60% przychodu ze sprzedaży tokenów poszło na rozwój rynku, 25% na badania oraz rozwój. Projekt TFUD możemy trzymać na każdym portfelu obsługującym ERC20 token, ze względu na to, że wciąż jest to projekt zbudowany na tej platformie. Team projektu. Przyjrzałem się trochę ludziom z teamu projektu i szczerze powiedziawszy jestem naprawdę pod wrażeniem. Na team składa się 21 osób, nie są to przypadkowe osoby. Jest to bardzo doświadczony team z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Są to osoby wykształcone z tytułami naukowymi z branży IT oraz zarządzania. CEO Eric Arokshalasi, nie wiem czy dobrze to wymawiam, mam nadzieję, że się nie obrazi. Jest to przedsiębiorca, lider dwóch odnoszących sukcesy firm z branży IT na Węgrzech. Erba Limited oraz Flexis Limited. 23 lata przywództwa i doświadczenia w zarządzaniu projektami IT. Następnie CEO Truk Daoha. Przedsiębiorca, prezes High Tech Association. 20 lat strategicznego przywództwa, marketingu i doświadczenia w sprzedaży w Azji i Europie. Następnie możemy zobaczyć Marton Wen, CMO. TFUD. Również przedsiębiorca, lider marketingu firm rozwoju, również Erba oraz Flexis, 20 lat doświadczenia w marketingu, sprzedaży i zarządzaniu projektami. Następnie możemy zobaczyć pana Gerdzli Coves, były konsultant Ernst & Young i wieloletni kierownik projektów dbających o środowisko. I tak możemy prześledzić każdego z teamu, każdy ma swój profil na LinkedIn. Jest to bardzo dobry team, bardzo doświadczony, tak jak już powiedziałem, są to doktorzy z reguły z branży IT. Co do teamu nie mam żadnych zastrzeżeń. Teraz chciałem trochę powiedzieć na temat white paper projektu. White paper projektu jest bardzo zrozumiały,
Nie jest to forma matematycznego czy fizycznego przedstawiania misji. Twórcy przedstawiają w nim, jakim wielkim i globalnym problemem jest przenoszenie chorób drogą pokarmową oraz kładą nacisk na korupcję i oszustwa w zatwierdzaniu żywności do konsumpcji. Jest w nim opisana cała misja od A do Z. Możemy również w nim przeczytać, dlaczego ważnym jest, aby system był utworzony na blockchainie. Główne powody to dane dostarczane przez uczestników łańcucha dostaw muszą być niemodyfikowalne. Dane w systemie są wspólną własnością wszystkich uczestników. Musi więc być przechowywany we wspólnej, rozproszonej księdze, aby zapewnić przejrzystość. Dane dotyczące bezpieczeństwa żywności na całym świecie są własnością nas wszystkich, a dostęp do danych musi być publiczny. Informacje o niezniszczalnej historii żywności prowadzą do przejrzystych łańcuchów dostaw, które mogą wpłynąć na zdrowie publiczne i dosłownie uratować życie. Korupcja jest globalnym problemem gospodarczym, a sektor żywności w krajach wschodzących jest jednym z najbardziej dotkniętych sektorów. W white paperze możemy również znaleźć roadmap projektu. Niestety jest on prowadzony od jakiegoś czasu na bieżąco. Dodawane są już zrealizowane cele oraz krótkoterminowe plany. Na dzień dzisiejszy wiemy, że planowany jest Mainnet oraz dodanie tokena CAL. Poza tym team zapewnia, że bezustannie dążą do pozyskiwania nowych klientów. Brak obszernego roadmapu nie martwi mnie jakoś za bardzo, ponieważ mają oni już gotowy produkt od bardzo długiego czasu i widać, że globalna adaptacja ich systemu posuwa się do przodu bardzo dużymi krokami. Kamieniem milowym na pewno będzie uruchomienie własnej sieci. Zespół w White Paperze udostępnia również plan finansowy do 2022 roku, aby zapewnić przejrzystość przyszłych działań oraz plan przepływów pieniężnych. Każdy w White Paperze może sprawdzić i niejako rozliczyć zespół z ich pracy. Mi osobiście bardzo to się podoba. Przejdźmy teraz do modelu konsensusu. W T-Food będzie to typowy proof of work, czyli górnicy będą otrzymywać wynagrodzenie za utrzymywanie masternodów poprzez udostępnianie mocy obliczeniowej. Zainteresowani mogą przeczytać więcej na ich profilu na Medium. Społeczność T-Food, społeczność jest bardzo mała. Mają profil na Reddicie, Twitterze, grupę na Telegramie oraz profil na Medium. Jak możemy zobaczyć, na Reddicie śledzi ich lekko ponad 1500 ludzi. Na Twitterze mają 12 tysięcy followersów. Nie mają jakiejś dużej społeczności. Konkurencja projektu. Z jednej strony możemy pomyśleć, że T-Food ma dużą konkurencję, patrząc na ilość projektów zajmujących się łańcuchem dostaw. Jako głównych konkurentów mogę wymienić tutaj Wabi, które po rebrandingu nazywa się Tael, oraz projekt VeChain. Z tym, że T-Food kierowany jest typowo na rynek spożywczy, a dwa pozostałe są uniwersalne i bardziej śledzą produkt pod kątem oryginalności, a nie jakości produktów. Dodatkowo biorąc pod uwagę, od kiedy i na jaką skalę już działa T-Food, wątpię, że inny projekt mógłby mu zaszkodzić w jakikolwiek sposób. Na zakończenie chciałem przedstawić Wam plusy i minusy projektu. Zacznę od minusów, bo widzę ich znacznie mniej niż cech pozytywnych. Moim zdaniem podstawowym minusem jest bardzo słaby marketing, a nawet jego brak. Ci z Was, którzy interesują się dłużej kryptowalutami, wiedzą, że w tym świecie niekoniecznie wygra ten, kto ma genialny produkt, bardzo dobry team, pracuje ciężko i widać tego efekty oraz przyczynia się do globalnej adaptacji blockchain, jest on po prostu niezauważalny. Często projekty się do niczego nie nadają lub są zwykłym skamem, trafiają do pierwszej dziesiątki. Ale czy twórcom T-Food zależy na rozgłosie? Wydaje mi się, że nie. Że zależy im na faktycznym zastosowaniu ich sieci w realnym świecie, a może po Mainnecie zaczną się bardziej promować. Tak czy inaczej jest to minus tego projektu. Minusem może być również ilość tokenów, ale tak jak powiedziałem, wzrost kilka tysięcy razy nie jest niemożliwy, szczególnie, że cena TFD teraz jest śmiesznie niska. Tylko 40% tokenów było w sprzedaży, a 25% tokenów jest dla deweloperów. Konsensus Proof of Work. Moim zdaniem jest to minus. Projekty uciekają z wydobywania ze względu na zużycie dużej ilości energii elektrycznej oraz dużych kosztów poniesionych podczas wydobycia. Przejdźmy teraz do plusów. Pomimo zastosowania nowoczesnej technologii jest to najtańsze dostępne rozwiązanie bez potrzeby stosowania specjalnego sprzętu. Ma na celu rozwiązanie poważnego globalnego problemu. Mieli gotowy produkt zanim weszli na giełdę ze swoim tokenem. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży plus tego projektu. Z ich produktu korzystają już poważne korporacje i firmy oraz miliony użytkowników indywidualnych. Bardzo doświadczony i wykształcony team. Partnerzy. Globalne firmy z dziedziny jakości żywności wspierają i współpracują z T-Food.
podwójna tokenizacja, dodatkowy stabilny token, który ma na celu stałe zyski dla usługodawców, niezależnie od ceny tokena na giełdzie oraz kapitalizacji rynkowej. Reasumując, jest to niewątpliwie bardzo dobry projekt, odpowiada na bardzo poważny problem. Długoletnia praca twórców owocuje w realnym świecie, lecz nie w świecie kryptowalut. Moim zdaniem poprzez słaby marketing. Cena tokena jest śmiesznie niska, ten projekt jest bardzo, bardzo niedoceniony. Wielu ekspertów uważa, że jak rynek kryptowalut się ustabilizuje, to zostanie na nim 2-5% projektów, które są aktualnie na rynku. Ja sądzę, że ten projekt przetrwa. Zauważ, że twórcy nie mają na celu wybijać się z tokenem do pierwszej dziesiątki, dwudziestki czy nawet setki. Oni realizują plan tokenizacji i adaptacji blockchain w realnym świecie i trzeba przyznać, że bardzo dobrze im to idzie. Moim zdaniem jest to bardzo dobra inwestycja. Mam TFD w swoim portfolio i będę dokupywał po tej cenie. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego projektu, to zostawcie je w komentarzu pod tym filmem, a odpowiem na nie przy nagrywaniu kolejnego researchu. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć!